miała być twym panaceum na uwolnienie się od problemów, które były z twej perspektywy ponad twe siły, gdy byłeś żeby. Podjąłeś decyzję w końcu autodestrukcji bez odwrotu. Jaka myśl błysła przed końcem? Czułeś euforię czy błędu grozę? Teraz leżysz w ponurym grobie i obserwujesz zwłoki swe, uwięziony między wymiarami, duch samobójstwem. Teraz leżysz w ponurym grobie i błagasz o wolności dzień. Salwacja nadejdzie, kiedy swój błąd pojmiesz. Na porówce puku nic nie pisali, że się tak potoczą sprawy. Miał być gol do swej bramki i ciemność, a nie ciąg dalszy. Musisz odpewnić, co chciałeś skrócić, jak inne duchy ludzi, którzy swoje misji nie ukończyli, choć przed poczęciem się na nią zgodzili. Teraz leżysz w ponurym grobie i obserwujesz zwłoki swe, uwięziony między wymiarami, duch samobójstwem. Teraz leżysz w ponurym grobie i błagasz o wolności dzień. Salwacja nadejdzie, kiedy swój błąd pojmiesz. Problemy są nasze dziami, a więc nie ma się co ma zgaić. Największy sztorm przeminie i zwielokrotni twoją siłę, abyś mógł na obraz Boga kształtować siebie bez końca, modulować swe doświadczenie. Mówisz i masz, będzie jak chcesz. Teraz opuszczasz swój grobowiec, obojętne ci kości twe, próchniejące tam od lat. Unosisz się do gwiazd, Boga twarz majestatyczna, piękna, starożytna, nieprzenikniona, niosąca, ona jest ponad. Teraz opuszczasz swój grobowiec, obojętne ci kości twe, próchniejące tam od lat. Unosisz się do gwiazd, Boga twarz majestatyczna, piękna, starożytna, nieprzenikniona, nieosądza, ona jest ponad. Może to wskazówka, jak postępować? Można!